Teraz poproszę panią Martę, żeby opowiedziała nam o tym, może o takich prostych technikach, jak sobie poradzić z chorym, który leży w łóżku, jak zaaranżować pokój, jak przekręcić chorego, prawda, żeby bronić swoje własne siły fizyczne, bo tym opiekunom po jakimś czasie ich bardzo brakuje. Proszę bardzo. Tak jest, nawiązując, nie wiem, czy mi się uda z mikrofonem potem wszystko pokazywać, ale właśnie nawiązując do tego kręgosłupa, który musimy mieć, to my tak naprawdę jako opiekunowie musimy być silni. My musimy zadbać o siebie, żeby móc potem zadbać o tą osobę z rodziny czy znajomych, którymi się opiekujemy. Tutaj pan Artur mi się zgłosił na mojego podopiecznego, którego zapraszam na łóżko. Już czas. Nie będziemy może zmieniać. Pieluchy nie będziemy zmieniać, tak? Przede wszystkim, jak wchodzę do rodziny i zawsze patrzę, jak jest ustawione łóżko. Dlatego, że rehabilitując, opiekując się osobami, musimy mieć dostęp z obu stron. Bardzo często jak wchodzę, łóżko jest przystawione z jednej strony przy ścianie, więc potem odsuwanie. Bardzo często jest to wersalka, która jest niska, także potem się nachylać. I co robimy? Niszczymy tak naprawdę swój kręgosłup, nachylając się nisko nad swoim podopiecznym. Robimy to tyle razy, że nie dbamy o siebie, więc musimy mieć dobre łóżko tak naprawdę. Potem pokażę na prezentacji, bo są do wypożyczenia łóżka rehabilitacyjne z pilotem, które można regulować w zależności od tego, po prostu co robimy przy chorym. Można wtedy podnosić, prawda, głowę. To są szerokie łóżka. Ważne jest, żeby koło łóżka stała szafeczka, żebyśmy wszystko mieli pod ręką, tak? Że jeżeli obrócimy chorego, mogli sobie wyciągnąć tą pieluchę, krem, żeby można było wszystko zaopiekować się ze swoim podopiecznym, a nie gdzieś tam daleko, tak? Że jeżeli posadzimy chorego, to nie tak, że gdzieś daleko mamy jakieś wałki czy poduszki, żeby wszystko tutaj nam zgrało się. Idziesz? Nie da się. Ważne też jest, żeby pokój chorego nie był taką, że to jest pokój chorego i nikt tam tak naprawdę nie wchodzi. Żeby ta osoba chora żyła z nami, tak? Że jeżeli to jest babcia chora, no to wnuki... Że jeżeli to jest babcia chora, niech przyjdą te wnuki, niech wskoczą sobie na łóżko, tak? Niech uczestniczą, że jeżeli to są święta, śpiewajmy te kolędy razem z tą osobą chorą, a nie tak, że po prostu jest gdzieś w tym drugim pokoju. Tak? Teraz tak, co to znaczy tak naprawdę osoba leżąca? Każda osoba leżąca gdzieś tam czymś porusza, że tak powiem, prawda? To nie jest tak, że rączką na przykład. I wykorzystajmy to, że jest ten ruch, prawda? I potem już nie będę się wyręczać przy jedzeniu, tylko sam już wykorzystasz ten ruch. Wykorzystujmy te ruchy, które po prostu pacjent ma. Nie wyręczajmy, bo to jest błąd bardzo często osób opiekujących się, że szybciej jest uczesać, nakarmić i polecieć do pracy czy gdziekolwiek. I w tym momencie tak naprawdę my na siebie bierzemy więcej obowiązków, a tak naprawdę się okazuje, że jakbyśmy posadzili chorego, dali mu stoliczek, prawda, podparli odpowiednio, ta osoba by mogła sobie sama zjeść. Niech to trwa dłużej, ale to będzie jej ruch i będzie zadowolona, że może to zrobić sama. Nie wyręczajmy. To jest naprawdę podstawowa zasada. Nie wolno wyręczać osób chorych. Bo nam się wydaje, że to jest tak łatwiej i szybciej. Osoba jak leży, to tworzą nam się wtedy przykurcze, odleżyny. Później pokażę też na prezentacji takie główne punkty, gdzie się tworzą odleżyny. Odleżyny, jak jest człowiek chory, będą się tworzyły i my możemy temu zapobiegać. Zmieniając pozycję, za chwilę pokażę w jaki sposób, podkładając różnego rodzaju wałeczki, aczkolwiek z tym trzeba też uważać, bo w miejscu, gdzie podłożymy wałeczek, tam też się może stworzyć odleżyna. Także dlatego najważniejsze to jest higiena, dbanie o pacjenta, napuszczanie skóry i ciągłe przekładanie. Aczkolwiek nie tak, że zegarkiem w ręku co 2 godziny czy co pół godziny i obracam, tak? Tylko w nocy niech sobie pośpi, tak? Nie to, że budzę, to obracamy, teraz na drugi boczek. Nie, czegoś takiego nie. Niech chory też sobie odpocznie,
ale powiedzmy w ciągu dnia, tak? Czy sadzamy, czy obracamy, uczestniczyć ma w życiu, tak? Posadzimy na wózek, niech pojedzie z nami do kuchni, niech powącha wszystkie zapachy z kuchni, niech ta osoba chora uczestniczy sobie w naszym życiu. Osoba jak leży, zacznijmy sobie od góry. Tak naprawdę najczęściej ręce są w dole, czyli już tutaj zaczynają nam się robić przykurcze, bo osoba leży. Czyli bardzo zawsze jest ważne, żeby inaczej te ręce układać. Bo jeżeli damy rękę w górę, my jako rehabilitanci bardzo często dajemy jakimiś wzorcami ruchu, ale chodzi mi o to, żeby pokazać po prostu, jak w domu się opiekować. Przekładać kończyny górne, ręce nawet do góry. Co od razu robimy? Otwieramy klatkę piersiową. Od razu jest i oddech większy. Od razu, jeżeli są obie ręce, krążenie od razu inne, tak? Nie możemy dopuścić, żeby ręce zawsze były w dole. Niby taka głupota, ale potem, jeżeli dopuścimy do tego, my mamy problem z higieną, z ubieraniem. Robią się odparzenia pod pachą. To jest często też u kobiet, które duże piersi, tak? No jednak tu wszystko trzeba przekładać. U mężczyzn inne są problemy. Prawda? Dalej, odleżyny nam się robią bardzo często też na kości krzyżowej. I to tak najczęściej, tylko i wyłącznie przekładanie. Można podkładać różnego rodzaju krążki, są i gumowe, potem pokażę właśnie na prezentacji. Różnego rodzaju są rzeczy do podkładania, ale uważać. Naprawdę z tymi rzeczami trzeba bardzo, bardzo uważać, bo się będą, mówię, robiły odleżyny tam w tych miejscach, co podkładamy. Także największe to jest przekładanie po prostu pacjenta. Zawsze nogi się układają w taki właśnie sposób. To nie było reżyserowane. Każdemu się tak ułożą nogi. Czyli w odwiedzenie, tak naprawdę w rotację i stopy opadają. Każdy, tak naprawdę jak siedzi, chodzi, to musi mieć postawioną tą stopę. W momencie, gdy pozwolimy pacjentowi sobie tak, że te stopy będą opadać, będzie już problem potem z siadaniem i ze staniem. Dlatego, że punkt podparcia już w tym momencie mamy tylko i wyłącznie tutaj. Więc bardzo ważne jest podkładanie i układanie, żeby te nogi były w taki sposób. Bo w leżeniu silniejsze mięśnie po prostu ciągną. Ale jeżeli pacjent cały czas leży, a potem chcemy, żeby usiadł, żeby go spianizować, musimy pamiętać o tej prawidłowej postawie, która potem staw biodrowy, kolano i stopa, musimy przygotować potem do stania. Przestawić. No tu można w domowych warunkach po prostu podłożyć kocyk. Proszę nogę. Tak, o tak. Pod kolor jest potem. Ale stopy czasami przy łóżkach rehabilitacyjnych bardzo często jest tutaj taka deska, prawda? Czy często coś dostawić można i wtedy albo postawić cokolwiek, jakiś klin, żeby tą stopę jednak doprowadzić do tej pozycji zero. Także to jest bardzo istotne. Oczywiście też trzeba uważać, bo jeżeli zostawimy tak dłużej pacjenta, to się mogą zrobić potem odleżyny od gniotki czy co innego, tak? Także ze wszystkim trzeba uważać. To na ile czasu? Nie powiem na ile czasu, dlatego że każdy jest tak inny i nie powiem na ile czasu, dlatego że... Trzeba pytać pacjenta. Dokładnie. Czasami już ta noga może cierpnąć, czasami właśnie już ta pozycja jest niewygodna, tak? Będzie tak. Tak, oczywiście. To jest pozycja 0,9. 0 stopni. To jest 0 stopni. To jest 0 stopni. Dobrze, ale w stosunku do ciała 90. Tak, 90. To leżę. Ale anatomicznie to jest 0 stopni. Jak obracać pacjenta? Wiadomo, że różnie nam osoby mogą pomóc, tak? No bo to indywidualnie. Może być jakaś endoproteza, więc to też trzeba brać pod uwagę. Więc ja ogólnie pokażę, a tak naprawdę no potem indywidualnie trzeba już każdego potraktować. Trochę bliżej do mnie, bo to jest łóżko tak, wąskie. I właśnie tak, te łóżka rehabilitacyjne są szersze, także jest zawsze wygodniej. Oczywiście sposobem też na odleżyny, bo tu nie powiedziałam, są materacje przeciwodleżynowe, są różne rodzaje, więc na rynku no, jest tak dużo dostępnych, że można samemu naprawdę poszukać tak. Pomocne. Pomocne na pewno. Dlatego, że tam jest
zmiana ciśnienia i to inaczej pompuje, więc nie mamy nacisku na jedno miejsce. Więc no, gdzieś to jest pomocne. Żaden materac, kółeczka czy coś nie pomogą, jeśli my nie będziemy obracać i angażować. Także jak obracamy? Tutaj niestety Państwo cały czas z tyłu oglądają. To proszę podejść, jeszcze tutaj dostanę. Postoję. W ogóle zawsze tylko i wyłącznie ruch powoduje to, że w stawach produkuje się mazi. Jeżeli nie będzie mazi, te stawy, no niestety, nam będą przykurczać się. Także za każdym razem, jak podchodzimy do chorego, co za problem, oprócz tego, że rozmawiamy, prawda, zgiąć nogę i nawet docisnąć, żeby było bodźcowanie to stopy. Żebyśmy tak naprawdę, oprócz tego, że przyjdzie ciotka pogadać czy coś, prawda, bo to tak często jest, czy koleżanka przyjdzie na plotki, co z tego, że wypije kawę, niech coś jeszcze zrobi, tak? Czy nawet chociażby pomasuje, poćwiczy chwilę, czy pomoże usiąść, żeby to nie były takie odwiedziny, jak często spotykam się właśnie u rodzin, że przyjdzie sąsiadka, 5 minut pogada, 10 minut, dobra, to jeszcze jedną kawkę, a tak naprawdę co choremu zrobiła? No, może duchowo wstała, przepraszam, bo tu... Tak, duchowo, emocjonalnie, tak? Bardzo ważne, tak. Z mojego punktu widzenia może też poruszać od razu i pogadać. Dobra, uginamy obie nogi. I tutaj tak, albo chory pomaga, albo nie. Czasami jest tak, że te stopy się rozjeżdżają, więc trzeba wtedy przytrzymać. Obręcz biodrowa, obręcz barkowa i głowa to są trzy takie punkty, za którymi nam pójdzie całe ciało. Więc jeżeli wezmę bioderka na bok, dam obręcz barkową, od razu pacjent już jest na boku. Nie było tu żadnej mojej dużej siły. Jeżeli by były dwie osoby, a pan Artur by leżał tak, to druga, a jest podkład, właśnie, to wtedy druga osoba bierze tak i to naprawdę nie trzeba wielkiej siły, żeby przenieść chorego. Także dlatego to nie jest przypadkowo, że tu jest takie prześcieradło. To może być w domu prześcieradło złożone na pół, na cztery, położyć właśnie przez pod biodra, bo to jest ten punkt kluczowy, za którym pociągniemy wszystko. Na rynku oczywiście dostępne są różnego rodzaju takie podkłady, które są śliskie, z rączkami. Wszystko, naprawdę można tego znaleźć. I to samo, mamy obręcz barkową i też biorę rękę i podciągam. Grzecznie nic mi nie pomógł się sprawdzić. I pacjent leży. W momencie, gdy leżymy na boku, też oczywiście jest ciało do ciała, więc też tutaj między kolanami, między kostkami tworzą się odleżyny. Też tak jak biodro, to są wszystko miejsca, łącznie nawet z uszami. Uszy też bardzo często są odgniecione, więc trzeba tam zwrócić uwagę, czy nie jest podwinięte ucho. Tutaj wszystko musi, tak naprawdę musimy uważać. Łącznie z tym, że ubranie, prześcieradła, jak się gniotą, również trzeba wyprostować, bo każde zagniecenie wpływa na to, że robi nam się odgniecenie na ciele, które znowu wpływa na odleżynę. Tutaj pokazałyśmy swoją doktor, na chwilkę na plecy, jak właśnie można wyprostować, no poczekaj, biodra. A tutaj też jedna osoba, jak może właśnie z tym podkładem, to jest właśnie w podobny sposób, że uginamy nogi, znowu na bok. I tutaj, dbając znowu o siebie, pamiętamy zawsze o wysokości łóżka. Nie mogę mieć łóżko za nisko, prawda, albo za wysoko. I pracujemy na ugiętych nogach, bo tak, pracując przez kręgosłup, zniszczę swój kręgosłup. Mam ugięte nogi i dopiero ciągnę. I wtedy łatwo jest obrócić tak pacjenta. Przejdziemy teraz do pozycji siadu. Pacjent leży sobie podopieczny nasz, leży sobie na boczku, bierzemy nóżki, bierzemy nie za ręce, nie ciągniemy za ręce, dlatego że wyrwiemy bark i dźwignią siadamy. Może 90. Jeszcze raz. Jeszcze raz, Marta. No, żebyście Państwo dobrze zobaczyli ten ruch, prawda? Podważ. A kto chce sam spróbować, to podważ.
I tak, mając podłogi, to jest chodba. To z łóżka? Trzeba to. Tak, i nie szarpiemy za szyję, tylko pod barki. I to, co mówiłam, za biodra, prawda? To jest ten punkt, który pójdzie. I teraz sobie objąć. Tak. I wtedy wam pójdzie za szyję. Nie, pójdzie za ten. I siedzi. Udało się. W pozycji siedzącej znowu mamy te opadające stopy. Łatwo jest w domu wziąć sobie jakiś podeścik, cokolwiek. Z Ikei, tak. 10 złotych. Tu, wysuń się troszeczkę, bo to łóżko jest za wysokie. I tutaj, mając właśnie... ja ze sprzętów, tak jak nie lubię różnego rodzaju krążków, tak? Tak, łóżka naprawdę dla mnie są podstawą, bo w momencie, gdy pacjent sobie, nasz podopieczny siedzi, możemy pilotem już teraz obniżyć, bo mi było wygodnie na tej pozycji, prawda, ćwiczyć. Posadziłam, więc żeby stopy całe były oparte, pilotem sobie łóżeczkiem zjeżdżam i wtedy mamy całe oparte stopy, powiedzmy, tak. Bardzo często nawet u pacjentów na najniższej pozycji łóżka i tak pacjenci nie dosięgają podłogi. Takie mamy do standardów jakieś porobione, nie wiem, czy jesteśmy niżsi, czy wyżsi, niżsi od standardów w takim razie, ale bardzo często właśnie u starszych ludzi nie dosięgają stopy do podłogi. I tutaj właśnie, żeby całe stopy były oparte. Pilnujemy, żeby pacjent nam się wyprostował. Pacjent nam się wyprostował, prawda? Nie zawsze może nam się utrzymać na boczki. I leci wtedy na boki. Można różnego rodzaju dawać poduszeczki, kołderki, do tyłu też bardzo często. Z tyłu jak jest ściana, albo w tych łóżkach są barierki. Podnieść wtedy barierkę, podłożyć różnego rodzaju kocy, wałki, czy poduszkę, czy kołdrę, na której pacjent sobie leży. Trójkąt też można. I wyobrażamy sobie, że tam jest właśnie poręcz podniesiona i pacjent może sobie leżeć. Dobrym sposobem jest sposób z krzesłem. Nawet na zwykłe łóżko. Tak, na zwykłe łóżko. Że nie mamy takiego krzesła, żeby... A pacjenta sadzamy zawsze z leżącej na boku pozycji. Tak jest najwygodniej. My też jak wstajemy jako ludzie zdrowi, też powinniśmy z boku wstawać. Dlatego, że inaczej na dźwigni, na długiej dźwigni i kręgosłup tak niszczymy. Także najlepiej też my na boku wstawać. Tak, opieramy tam krzesło o ścianę i wtedy może nam się tu pacjent przytrzymać, jak leci, prawda? Na stronę. Zwykłe rzeczy z domu wykorzystywać do podpierania się, do tego wszystkiego. Naprawdę warto, dlatego że to tylko wyobraźnia nasza, żeby pacjent właśnie się utrzymał. I teraz już tylko na wózek trzeba przenieść. No właśnie. To niełatwe. To powiedzmy, że jest nasz wózek. Jak pacjent siedzi, stawiamy z boku wózek, z wózka zdejmujemy tutaj, podnosimy boczek, zdejmujemy podnóżki, bo to jest bardzo ważne i najważniejsze, hamujemy wózek. Teraz powiedzmy, że jesteś na podłodze, przestawimy tego dziecka. I teraz tak, tutaj różnie nam pacjenci mogą pomóc w tym przesadzaniu. Weźmy bez tego. Ważne jest też wysokość łóżka. Wysokość łóżka najlepiej jak najniżej, żeby było na wysokości siedliska wózka. Tutaj wiadomo, że ze względu tak naprawdę, że nie mamy takiego łóżka, wózek też jest najczęściej wyższy. Jakby trzeba to sobie wyobrazić. Bierzemy pod pachę, nie ciągniemy za ręce, pod pachę, najczęściej kolana są na wysokości kolan, blokujemy kolanami, tu stopy ci stały,
prawda? I wtedy blokujemy i przesadzamy. I to jest najlepszy sposób. Moim ciałem asekuruję. Blokuję kolanami, stopy nam całe stały. Czasami stopy odjeżdżają, więc swoimi stopami hamujemy też tu stopy. I wtedy... A teraz z tej strony. Można jednocześnie zablokować kolanami i stopy za. Można. Pokroć z tamtej strony. Dobra? Przejdziemy z tamtej strony, to tam Państwo chcą. No my trzeba przejść, bo warto też poprosić chorego, żeby swoje ręce na karku pomocnika. Tak. To jest też taki sprawdzenie. Dlatego mówię, to jest takie ogólne mówienie, bo musimy wykorzystać to, co pacjent ma zdrowe, tak? Tutaj może być tak, że jest noga chora, tak? I na jednej nodze będzie się opierał. Ważne jest, żebyśmy nie tylko na jedną stronę przenosili chorego, na obie strony, tak? Żebyśmy nie uczyli tylko pacjenta, bo w tym momencie obciążamy bardziej prawą nogę. Więc i z prawej strony, i z lewej. Poza tym, żebyśmy my o siebie dbali, bo w tym momencie ja też obciążam tylko jedną nogę, żeby obciążała na zmianę raz jedną, raz drugą. Tutaj weź stopę na podłogę, bo wyobrażamy sobie, że to łóżko jest niżej, prawda? Hamuję tu swoimi stopami i swoimi kolanami. I w tym momencie... Nie wiem, czy to się chce próbować. Tylko mówię, no to jest takie działanie na wyobraźnię, prawda? To jest łóżko wysokie, a krzesło niskie, także działamy na wyobraźnię. Także jak jeszcze jakieś pytania, to proszę. Ale łóżko powinno powiedzieć, gdzie jest jedna strona. Wyszedł w tym momencie, jak coś robimy. Tak, żeby zsadzamy z tego łóżka, to powinno na tej samej wysokości, co wózek. Ja mam takie pytanie, tak? Bo na przykład gdy pacjent jest w takim stanie, jak bym powiedziała, rozpoznanie otępienne, nie? I teraz w momencie, kiedy ja chcę tak jak zrobić jak pani i sama, to boi się człowiek, prawda? I opiera się. I to jest bardzo trudne samemu. To jest. Tak, i bardzo często właśnie pacjenci do mnie mówią, właśnie. Bo pani może, a my nie możemy. No bo właśnie. Jest też coś takiego, że podopieczni bardzo często się boją, że ktoś mnie nie utrzyma. Tak, tak, właśnie. Jest coś takiego, ale to trzeba pomalutku. Najpierw przy pomocy nas drugiej osoby, tak? Sąsiadki, sąsiada, kogokolwiek z rodziny, a potem pomalutku, że zobacz, on tylko stoi, to ja robię. Żeby było takie zaufanie, tu już jest budowanie zaufania. Bo tak na dobrą sprawę to się uda. Tylko to jest kwestia właśnie tego podopiecznego, żeby zaufał nam, że damy radę. Mam takie pytanie właśnie odnośnie siedzenia. Jeżeli pacjent leży i no jest w domu trochę w miarę możliwości rehabilitowany przez rodzinę i przez osobę opiekującą się, czy ile może na przykład siedzieć tak w takim wózeczku? Pół godziny? Może nawet i dłużej, żeby lepsza jest zawsze pozycja siedząca niż leżąca. Z tym, że w siedzeniu też musimy pamiętać o tym, że tu można ćwiczyć. To nie jest też tylko i wyłącznie siedzenie. Tu można ćwiczyć kończyny dolne w zależności, tak, czy są sprawne, czy nie. Też rehabilitant powinien pokazać, jakie ćwiczenia można w wózku wykonywać. Tu jest tak samo ważne, nie tylko opieramy o poręcz, prawda, oprzyjmy o jakąś szafkę, która jest z boku. Żeby było znowu to odwiedzenie, prawda? Żeby to nie była jedna, jedyna pozycja. Prośmy chorego, albo sami, tak? Jeżeli chory nie może, wysuńmy z wózka trochę biodra do przodu, żeby ten kręgosłup nam pracował. Żeby to nie było takie leniwe, bo tak samo mamy w leżeniu, że leniwie oparte plecy, prawda? Odstawmy trochę chorego, tak, żeby może mógł pojechać tym wózkiem, żeby był znowu ruch, tak? Jeżeli ręce są niesprawne,
to żeby nogami mógł się odepchnąć. To nie oznacza, że stopy muszą być cały czas na tych podeście, prawda? Można to złożyć i poprosić chorego, żeby nogami się odepchnął w jedną czy w drugą stronę. Łatwiej będzie do tyłu niż do przodu, także, ale żeby sam się poruszał, tak? Nie tak, że podaj mi pilota. Nie ma, przyjedź sobie do tego pilota i włącz telewizję, tak? Angażowanie po prostu chorego. Nie tak, zawieź mnie tam do pokoju. Nie ma zawieź. Pojedź tam do pokoju i sobie coś tam zrób, tak? Nie ma czegoś takiego, oczywiście jeśli to jest możliwe, tak? Czegoś takiego jak wyręczamy, tak? Że przystawić tutaj i niech pacjent sobie zje, prawda? Przekładanie ciężaru ciała z pośladek na pośladek. W siedzeniu, prawda? Co nam też wzmocni mięśnie pośladkowe i potem do pozycji pionowej. Bo mięśnie brzucha, mięśnie pośladkowe, mięśnie nóg są tak naprawdę podstawą do tego, żebyśmy mogli się potem utrzymać w pozycji pionowej. Jeszcze jedno pytanie. Jak przychodzi pan rehabilitant? Tak. I ćwiczy. Pan rehabilitant, osoba leżąca, ćwiczy w łóżku. I właśnie ja bardzo się cieszę, że pani pokazała, że można chorego na wózek, nie? Tak. Ale jak mnie nie wypada zwrócić uwagi rehabilitantowi, czy poprosić, no ja na przykład prosiłam mnie, żeby pokazał jak usiąść, czy tak dalej, tak. Ale o wózku, to jak zachować się, żeby nie urazić, a żeby... Poprosić, nie, moim zdaniem poprosić, dlatego że ta osoba też przychodzi pomóc pani, pomóc podopiecznemu, no i po to przychodzi, tak? Żeby pomóc w tym wszystkim. Tak, szanowni państwo, żaden rehabilitant, który przychodzi do państwa na godzinę do domu, dwa razy w tygodniu, nie zrobi wszystkiego. Oczywiście, nie tak. Zrobi wszystkiego i nie zrehabilituje chorego. Jego częścią zadania tego rehabilitanta jest edukacja rodziny. Jak rodzina ma się zachowywać, żeby te wszystkie czynności, które państwo wykonujecie, były wykonane dobrze, tak? To jest zadanie rehabilitanta i wtedy ta rehabilitacja jest skuteczna. Także pytać do bólu, aż się zdenerwuje, naprawdę. On jest dla państwa, my mamy taką postawę takiego petenta. No nie jesteśmy petentami, tak? To po prostu jest jego zadanie, on ma to państwa nauczyć. Tak samo najczęściej rehabilitacja, no zresztą ja też przez długie lata, dopóki nie zaczęłam sama pracować, tak, w hospicjum, ćwiczymy na plecach. Tak, przychodzimy, jeżeli pacjent jest leżący, ćwiczymy na plecach. Tak byliśmy uczeni, taka była kiedyś szkoła, tak? My tak samo możemy pacjenta obrócić na bok i też poćwiczyć. O tym się zapomina, tak? Wsiadzie na łóżku, jeżeli nie ma wózka, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie przełożyć pacjenta. Też są pacjenci, których sama nie jestem w stanie przełożyć na wózek, tak? Ale jestem w stanie posadzić na łóżku i na łóżku w siadzie ja też mogę ćwiczyć, tak? Bo to jest równowaga, to jest pozycja pionowa dla kręgosłupa. Głowa, której należąco nie poćwiczę, a tutaj już obrót, tak? Głowę. Dlatego chciałabym, żeby pacjenci jak najwięcej siedzieli, a nie leżeli. I nie opierali się koniecznie zawsze właśnie o tą podpórkę z tyłu wózka, dlatego że słabną od razu mięśnie. Czynności, których nie wykonujemy, zanikają. Także zostawcie państwo pacjentom wszystko to, co mogą zrobić, tak? To się tak wydaje, że bardzo dobrze, jak my tej babci, która siedzi przy stole, posłodzimy herbatę, wymieszamy, posmarujemy chlebek masłem. Jak wszystkie te czynności, które może wykonać sama, niech ona wykona to samo, tak? To jest również zachowanie jej godności. Trzeba pomyśleć o tym, że stoi cukierniczka, trzeba sięgnąć po łyżeczkę, nawet niech ona rozsypie ten cukier, tak? Ale niech tą herbatę posłodzi i pomiesza. To samo jest z każdą czynnością podstawową. Przecież można pacjenta na wózku dowieźć do umywalki rano, tak? Albo postawić mu miseczkę z wodą i podać ręcznik. Niech on się sam umyje. Na tyle, na ile potrafi. Niech rano umyje ręce, tak? Niech mężczyzna się ogoli. Golenie przez mężczyzn to jest taka czynność no, typowo dla faceta i on naprawdę dokąd się goli, to jeszcze ma poczucie tego zdrowia, tak?
Ja zawsze ktoś jak kobiety nie, sadzę, ja mówię, nie oszczędzajcie Państwo tego, tak? To już mamy ruch. Dajcie Państwo na przykład koszulkę czy cokolwiek, żeby ten pacjent po nią sięgnął i nawet założył jedną rękę, tyle ile może, tak? A potem pomożecie mu tylko założyć resztę. To wszystko jest rehabilitacja. Rehabilitacja to nie jest tylko obecność rehabilitanta przez godzinę. To naprawdę niewiele da. Da właśnie takie zaangażowanie, zachęcanie, oczywiście potem, no może nie cukiereczek, ale pochwalić, ale widzisz, jest lepiej, zrobiłeś to. Wczoraj nie mogłeś założyć tej skarpetki, a dzisiaj ją naciągnąłeś jeszcze kilka dni, a zrobimy wspólnie jeszcze coś dobrego. Także po prostu w tym kierunku, tak. Należy wzmacniać, bezwzględnie należy wzmacniać. Trzeba po prostu, oczywiście, że nam jest łatwiej i szybciej założyć spodnie, szybko umyć, ciach, powycierać, już mamy jedną czynność z głowy, idziemy gotować zupę, tak? Ale to nie o to chodzi. Bo naprawdę odbieramy tę czynność choremu, który jeżeli ją zostawimy, to po prostu będzie mógł to wykonywać dłużej. Jeszcze chciałam powiedzieć, właściwie to jest czas na przerwę. Kto z Państwa chce, to już może się tam na kawę, herbatę. Jeszcze tylko moment przed przerwą. Proszę Państwa, woli uzupełnienia tych wszystkich informacji. Od 2011 roku decyzją dyrekcji pieniądze, które Państwo wpłacacie z 1% są przeznaczane na zakup właśnie łóżek rehabilitacyjnych. To są bardzo nowoczesne łóżka, które kupujemy i one są w posiadaniu Caritas diecezjalnych. Także każda Caritas diecezjalna w Polsce ma już takie łóżka i te łóżka są do wypożyczenia. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, czy też zna kogoś, kto ma taką potrzebę, wystarczy zgłosić się do Caritas diecezjalnej, takie łóżko bezpłatnie można wypożyczyć. To jest bardzo... A proszę powiedzieć, jaka diecezja Panią interesuje? To jest archidiecezja warszawska, Boga. Więc Krakowskie Przedmieście. Tak, Caritas archidiecezji warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62. A Warszawsko-Praska? Warszawsko-Praska to jest na Krakowskie, na Pracę. Słucham? Czy duże opłaty są? Nie. To opcja ewentualnie. Mogę powiedzieć, że pacjenci, które mogą wyporadzać łóżka specjalnie, to może za darmo. Także takie łóżka są i one... Są łóżka, są materace. Naprawdę to jest ogromna pomoc i są również wózki. Proszę korzystać z tego, bo to jest też dla Państwa. I właśnie to jest taki przykład łóżka. Oczywiście te łóżka mogą się różnić, tak, od siebie. Dla mnie to jest istotne zawsze w łóżku, że mogę pacjenta posadzić, mogę pacjentowi nogi podnieść w górę, co jest bardzo istotne też przy obrzękach, bardzo często też problem. Jest ta rączka, którą tam pacjent może się poruszać. I takie nachylenie tego łóżka to jest właśnie bardzo istotne, to co mówiłam dzisiaj, że stopę przykładamy właśnie do tego i możemy podnieść łóżko. Także po to jest ta funkcja. No i pilot. Dać tego pilota temu podopiecznemu, niech się trochę pozmienia i niech ten kciuk ruchomi, tak? Także tutaj nie wyręczajmy nawet w zmianie pozycji łóżka. To jest ustawienie łóżka, to co mi się właśnie podoba. Mam dojście z jednej, z drugiej strony. Szafeczka jest blisko, tutaj dla pokazania łóżka jest troszeczkę oddalona. Jest jasny pokój, widzi chory, tak? Co się dzieje w tym pokoju, także to jest w ogóle fajne ustawienie. Zwróćcie Państwo uwagę, albo stawiacie przodem, można, te łóżka są na łóżkach, tak? Więc można jakiś ładny, słoneczny dzień, prawda, odwrócić na przykład, żeby chory widział, co się na dworze dzieje, jaka jest pogoda, otworzyć okno. Jeżeli coś się dzieje, na przykład ktoś wychodzi, jest, funkcjonuje jakoś rodzina, odwrócić łóżko, tak? Nie jest nawet taki ładny, który ma stać jak komoda, tak? To jest, po prostu to jest wciąż życie, tak? Materace przeciwodleżynowe na rynku są różne. Nie powiem, które są najlepsze, po prostu to ma nam pomóc, tak na dobrą sprawę, w opiekowaniu się. Różne są, i ruchowe, bąbelkowe, naprawdę przeróżne, i wiedza internetowa. Państwo jak są tutaj, między sobą mogą rozmawiać, co się najlepiej sprawdza. To są właśnie te punkty, gdzie najczęściej powstają odleżyny.
pięta właśnie, kość krzyżowa, łokieć, barki, głowa, na boku to samo, jeszcze dochodzi kolano, o którym mówiłam, że kolano do kolana się ściska, także bardzo trzeba uważać na te niektóre punkty. Na rynku dostępne wałki, wałeczki, kliny, półwałki, przydatne, ale też można sobie pomóc bez nich. To są te wszystkie krążki przeciwodleżynowe, ale tak jak na piętej jest też na dole ten rysunek, to jest przydatne, ale przekładania nic nie zastąpi. Buty nawet, wszystko jest w tej chwili przemysł sprzętu takiego, jest przeogromny. To jest bardzo pomocna toaleta przyłóżkowa. I jak, tak jak przesadzamy, właśnie na wózek, jeżeli pacjent nie może dojechać do toalety, naprawdę bardzo pomocna rzecz. I przy osobach leżących też fajna rzecz, to są do mycia włosów, właśnie różnego rodzaju miseczki. Też na rynku są fajne takie czepki, które się tylko i wyłącznie w mikrofali podgrzewa i też osobie leżącej można podgrzać w mikrofali, umyć, tam już jest szampon, w ogóle wszystko, zdjąć i jest już ten. Także naprawdę, także naprawdę jest bardzo wiele różnych rzeczy, które trzeba szukać i rozmawiać też między sobą. Gdybyście Państwo wybierali taki fotel, też tam mam pracownik, taki fotel sanitarny, to radziłabym wybierać fotelik na łóżkach, na kółeczkach, tak? Te kółeczka są blokowane, hamowane i taki mały fotelik spełnia wiele wtedy funkcji, bo na przykład służy do tego, żeby na przykład po toalecie przyjechać z chorym na przykład do kuchni. Tym bardziej, że niektórzy mają wąskie drzwi. Taki fotelik zmieści się wszędzie. Jest znakomity do kąpieli chorego pod prysznicem. Niezastąpiony. Mam babcie 96, 4 do 100. Mamy, tak? I ten fotel jest najlepszy. Nie zastępuje mi naprawdę wózka, tylko na takim foteliku wjeżdżamy sobie pod prysznic, kąpiemy się od góry do dołu. Części intymne po wyjęciu tego kubełeczka można znakomicie umyć. Wycieramy wózeczek, jedziemy do stolika i tam chora na przykład spożywa posiłek. Także wybierać takie, żeby miały kółka, tak? To wtedy taki, i żeby były pokryte właśnie taką zmywalną koniecznie materią, żeby nie były miękkie, bo wtedy raz, że może się w sposób naturalny zabrudzić, a po drugie no, musi być do mycia i do dezynfekcji, tak? I tu mówię, pomocnego rodzaju, różnego rodzaju szafeczki, które też można przystawić do łóżka, do wózka. Także to wszystko pomaga choremu. Także ja na tyle. Dziękuję. Ja jeszcze tutaj zatrzymałam Artura. Może odłożę ten mikrofon, bo tutaj i tak słychać. Jak Państwo opiekujemy się chorym, to zwłaszcza takim chorym, który na przykład ma PEK albo spożywa mało posiłków, albo ma kłopoty w ogóle z żółciem, z przyjmowaniem doustnie pokarmów, żeby pamiętać o tym, że ma również ślinianki. I musicie opróżniać te ślinianki. Trzeba choremu masować twarz, tak? W ogóle wszystkim chorym leżącym. Tak naprawdę na twarzy, na uszach jest mnóstwo tych punktów takich bodźcowych, tak? I bardzo ważny jest dotyk, żeby chorego dotykać. Nie bać się, oczywiście są tacy chorzy, którzy nie lubią dotyku i oni wtedy będą cofali rękę. To nie przekraczać tej bariery. Każdy ma prawo do zachowania swojej jak gdyby odrębności, intymności swojego ciała i nie zawsze te bariery trzeba przekraczać. Natomiast wtedy, kiedy to jest dobrze tolerowane, to chorego po prostu dotykać w różny sposób, tak? Masować twarz, uszy, stopy, ręce, szczególnie zwrócić tutaj uwagę na ślinianki. Można też założyć rękawiczkę i masować twarz od środka, policzek. Dlatego, że jeżeli nie będziecie tego Państwo robić, to w tych śliniankach zbiera się ślina, ona potem jest bardzo gęsta. Pacjent nie może tej śliny, nie może opróżnić jamy ustnej. Ślina się ciągnie i jest powodem do zakażeń, tak? To opróżnijcie te ślinianki i mogą się tworzyć stany zapalne i kamienie w przewodach. Także to jest bardzo ważne.
uszy. Najczęściej pacjent nie może sobie oczyścić uszy, a je ma. Obecnie są różne spreje takie do higieny uszu. Zapuszczać, prawda, ten spray, ale oczyszczać ucho tylko w mążowinie zewnętrznej, żeby tam, broń Boże, głęboko tym patyczkiem nie manipulować. To samo nos. Chory najczęściej, ciężko chory, obłożny, nie czyści sobie nosa. Dobrze zapuścić spray taki do nosa, rozpuścić tą wydzielinę, dlatego że jeżeli tego nie zrobicie, on będzie się dusił, tak? Bo on nie może oddychać przez nos. My powinniśmy oddychać nosem, a nie ustami. Więc jeżeli tam się zrobi po kilku tygodniach leżenia skorupa, odbieramy choremu możliwość oddychania. Poza tym to wszystko ulegnie zakażeniu. Będziemy mieć zapalenie zatok i gorączkę, tak? Zwrócić uwagę na zęby. My wszyscy myjemy sobie zęby kilka razy dziennie i taką samą czynność trzeba wykonać w stosunku do chorych leżących. To jest po prostu podstawa pielęgnacji. O tym nie można zapominać. Jest mnóstwo płynów do higieny jamy ustnej. Jedne są droższe, drugie są tańsze. Zwykły korsogel, są takie waciki różne, natomiast absolutnie nie polecam Państwu robienia takiego kwacza z gazy, który leży godzinami przy łóżku i co jakiś czas się podchodzi i tym po prostu tam manipuluje w jamie ustnej. Po prostu to za każdym razem trzeba wyrzucić, tak? Cóż więcej, paznokcie, ręce. Jeżeli chory tak siedzi, to bardzo dobrze jest go przysunąć do stolika czy coś, miska z wodą i mydłem, tak? Bo po jakimś czasie u chorych, którzy nie mają przykurcze, śmierdzą, mówiąc krótko, brzydko pachną ręce, tak? Tu wszędzie rozwija się grzybica. Musicie dbać o to, żeby te ręce jakiś czas zostały w wodzie. Jeżeli chory no może wykonywać jakieś czynności, to dać mu, niech ubierze własne skarpetki, tak? Ale to jest bardzo ważne, siedzi, zamoczyć nogi w misce z wodą. Raz może być ciepła, raz zimna, pobudzać to krążenie, dbać o paznokcie. Jeżeli chory ma cukrzycę, lepiej co jakiś czas zaprosić pedikurzystkę, żeby zrobiła profesjonalny pedikir, dlatego że potem paznokcie mają tendencję do takiego pogrubiania się, prawda, rogowacenia, zawijania i potem jest to bardzo duży problem, bo kaleczą okalającą skórę. Więc to są niby szczegóły, ale jeżeli o te wszystkie szczegóły nie będziecie Państwo dbać, to z tych szczegółów robią się potem bardzo duże problemy, łącznie z amputacją nogi, tak? Więc zachęcałabym do takiej po prostu dbałości, nawilżania skóry. Może nie najlepsza jest oliwka, bo ona te pory wszystkie zatyka, ale kremy różne nawilżające, 1-2 razy dziennie po prostu koniecznie trzeba to robić, bo inaczej ta skóra jest tak podatna na odleżyny, że położycie Państwo kołdrę i za kilka godzin będziecie mieć bąbel, czyli odleżyny już drugiego stopnia. Więc bardzo bym na to zwracała uwagę. Czy z Państwa doświadczenia wynika, że te kremy, które są na przykład nawilżające, w cudzysłowie normalne, które gdziekolwiek można kupić dla jakiegokolwiek człowieka normalnie nawilżającego się, a kremy, które są w tej chwili w sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym, które są oczywiście też x razy droższe, czy jest różnica, czy tam wie Pani, no każda skóra jest też trochę inna. Trzeba też popatrzeć na to, co temu choremu służy, tak? To wcale nie muszą być drogie preparaty. W aptekach, no może nie powinnam tego mówić, ale jest taka seria kosmetyków Mediderm, bardzo dobrych. To jest butelka, kosztuje litrowa chyba 30 zł. Jest albo funkcja taka z pompką, albo w pudełeczkach. Naprawdę, no znakomicie się to sprawdza. Może to być zwykły Mediderm, ale może być Alantan, może być Linomag, prawda? Nie wybierać drogich preparatów. Tak naprawdę chodzi o Lantoninę, o nawilżenie Mediderm. To znaczy, wiecie Państwo, ja bym odradzała kosmetyki dla dzieci. Kosmetyki dla dzieci to są kosmetyki dla dzieci. Ta skóra jest zupełnie inna. To samo jeżeli żywicie chorych. To często jest tak, bo to ja daję takie gerberki czy tam coś, pożywienie dla dzieci. To nie jest po
pokarm dla dorosłych. To nie jest pokarm dla dorosłych. Trzeba odżywiać tak, jak to jest przewidziane dla wieku, tak? Ja bym jeszcze Państwu chciała, nie ma pielęgniarki, tak, z nami dzisiaj miała być, ale i tak byśmy nie zdążyli. Już dziękuję, bo pieluchy nie będzie. Dziękuję. No, tak jak Pani potrafi. Bez aby to robić. Powiem jeszcze dwa słowa o pieluchach, czy tak stoi do Pani. Dużo z Państwa korzysta z pieluchomajtek, prawda? Są forma majteczek z płatką, bardzo wygodna, są pieluchomajtki. Zwrócić uwagę na to, jaki rozmiar Państwo potrzebujecie. Na każdym opakowaniu jest napisane, do jakiego rozmiaru obwodu ta pielucha jest przeznaczona. Nie kupować zbyt dużych pieluch, bo to się wydaje Państwu, że jak się kupi dużo, założy dużo, to jest tak lepiej pacjentowi. A no nie jest lepiej, dlatego że on ma pieluchę dotąd, prawda, czyli jest w tej folii do samego pasa, sprzyja to maceracji skóry. Poza tym ta część chłonna, którą ma pielucha, jest niewspółmierna do pacjenta. I przepraszam, ale on na przykład, jeżeli się sika 2-3 razy, to mocz ma popachy prawie, że tak? A on powinien gromadzić ten mocz w tej części chłonnej, no jak najniżej, prawda? Dzieciom nie zakładamy pieluchy dziecku, które ma 8 kilo na 16 kilo. Tylko zakładamy pieluchę taką, jaka ona powinna być. I to jest bardzo ważne, bo to jest przyczyną również powstawania odleżeń. Poza tym, jeżeli pielucha jest za szeroka przy nodze, prawda, to tędy wycieka ten mocz. Poza tym Państwo musicie starannie tą pieluchę zakładać, tak? Nie tak, że byle jak, żeby ona się dopiła, tylko bardzo dobrze starannie założyć. Zwykle są takie falbanki w środku, wywinąć je na zewnątrz, prawda? Jedne są do środka, drugie na zewnątrz i wtedy w takiej pielusze pacjent kilka godzin ma być. Jeżeli chory ma cewnik na przykład, jeżeli jest zacewnikowany, i leży, to może niekoniecznie mu zakładać tą pieluchę, jeżeli nie spodziewamy się stolca. Często, przepraszam, że ja tak mówię, ale nie wiem, czy to Państwa interesuje, czy... Oczywiście. Jeżeli, bo zwykle te wypróżnienia są regularne albo są zaparcia u chorych leżących. Jeżeli spodziewamy się stolca, to dobrze jest tą pieluchę zapiąć. Jeżeli nie, to korzystać z podkładów takich pieluchowych, które można rozłożyć, prawda, w łóżku, i po prostu pozbawić chorego kolejnej folii, którą ma na sobie. A już na pewno nie robić czegoś takiego, że kładziecie Państwo na łóżko. Często jeszcze jest tak. Folia jest pod materacem. Materac przeciwodleżnowy jest foliowy. Jest potem tutaj łóżko. Podkład foliowy i pielucha foliowa. No przepraszam, kto to wytrzyma? Tak? I jeszcze jak pacjent jest trochę sprawny i zaczyna się kręcić, to w tym łóżku jest tak. I jak on potem znacznie poleży na tym parę godzin, to będzie miał odleżyny po prostu na 100%. Także jeżeli kładziecie podkład, to jeden. Jeżeli pielucha, to jedna i dopasowana. I nie róbcie czegoś takiego, jak wyjmujecie pieluchę na przykład z paczki. O tak. Tak? To jest podstawowy błąd. W tej pieluszy jest absorbent, taki, który chłonie potem tą wilgoć, tak? Jeżeli tak zrobicie dwa razy, to całą tą pulpę i ten absorbent skrzypiecie do jednego punktu. No, można to zrobić tak, prawda, że tą pieluchę trochę skręcić i ją tak jak gdyby rozłożyć. I wtedy ona nabiera takiej puszystości, tak? I równomiernie rozkłada się ten absorbent wilgoci. My mieliśmy dzisiaj zaprosić panią pielęgniarkę z toruńskich zakładów opatrunkowych, gdzie oni w specjalny sposób uczą Państwa, jak pieluchować chorych, jak z tych wszystkich środków korzystać do pielęgnacji skóry, jak dobierać pieluchę, bo to wszystko można zrobić. No ale termin 11 był dla nich dostępny, a 25 nie.
Więc jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, a nam by się udało takie spotkanie zrobić, to być może, żebyśmy, jeżeli Państwo chcecie, bo ja mówię, to nie dla nas jest, tak? Ciekawi, tak, bo jakby Państwa opinii w tym temacie, tak? Ja mogę to powiedzieć, że na YouTubie Toruńskie Zakłady opublikowały filmiki edukacyjne, tak, i każdy element rozbity jest na kilku minutowy filmik, dość precyzyjnie wyjaśniający poszczególne ruchy, i zachęcam. Podobnie w Hospicjum Pali w Poznaniu też zrobiły takie filmiki. To wszystko jest dostępne na YouTubie, bezpłatnie.